Niespodziewane srebro dla Polski. Postawili na niej krzyżyk, zanim wyszła na hale. Całkowicie niespodziewanie reprezentantka Polski zdobyła kolejny medal dla biało-czerwonych. Kibice postawili na niej krzyżyk, zanim wyszła na hale. Pokazała im, jak to się robi. Brawo, Daria Pikulik ze srebrnym medal Igrzysk Olimpijskich, Daria Pikulik zdobyła w niedzielę srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kolarka wywalczyła drugie miejsce w kategorii Omnium. Ze złota cieszy się Amerykanka Jennifer Valente. Pomimo tego, że wielu skreśliło Polkę, jeszcze przed startem ona pokazała ducha walki. Po pierwszej konkurencji miała ogromną stratę, zdecydowała się jednak zaryzykować. Postawiła wszystko na jedną kartę i dopięła swego. Gratulujemy! Nikt się nie spodziewał, że ostatniego dnia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Polska ponownie będzie cieszyć się z medalu. Daria Pikulik wywalczyła dziesiąty krążek dla Polski podczas tej imprezy. Przypomnijmy, że jedyną Polką, która cieszy się ze złota olimpijskiego jest Aleksandra Mirosław. Polka triumfowała we wspinaczce sportowej na czas. Trzecia w tej samej kategorii była Aleksandra Kałucka. Poza kolarką srebrny medal wywalczyła między innymi Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska oraz siatkarze. Oni także pokazali klasę podczas I o Paryż 2024, oprócz złota i srebra Polska może być dumna także ze sportowców, którzy zdobyli brązowy medal. Jest wśród nich chociażby tenisistka Iga Świątek. Z trzeciego miejsca cieszyła się również drużyna szpadzistek, czwórka podwójna wioślarzy i Natalia Kaczmarek, która świetnie poradziła sobie w biegu na 400 metrów.